znajdź pionowe I poziome asymptoty funkcji f od x I to jest funkcja wymierna. W liczniku mamy 3x kwadrat minus 18x minus 81, a w mianowniku 6x kwadrat minus 54. Więc zanim przystąpimy do znajdywania asymptot, to dobrze jest upraszczać ułamki, prawda? Wobec tego tutaj postaramy się, widać, że zarówno licznik, jak I mianownik można wyłączyć czynnik I troszkę sobie uprościć ten ułamek. Więc z licznika można wyciągnąć 3, czyli to będzie tak x kwadrat minus 6x, 81 przez 3 to jest 27. A z mianownika możemy wyłączyć 6 I zostaje nam x kwadrat minus 9. No I tutaj skracamy 3, 2, czyli to jest tak 1, 2, x kwadrat minus 6x minus 27 podzielone przez x kwadrat minus 9. No I może jeszcze zapiszmy sobie też mianownik od razu w postaci iloczynowej. Przyda nam się to później. X kwadrat minus 6x minus 27 x minus 3 razy x plus 3. No I dobrze jest dziedzinę określić. Prawda? Dziedzina to jest tam, gdzie mianownik jest różny od zera, czyli x nie może być 3 I x nie może być minus 3. Dobrze. To zaczynamy może od asymptoty poziomej. Więc co to jest asymptota pozioma? Jeżeli mamy wykres funkcji, I mamy jakąś prostą, prawda? To mówimy, że taka prosta pozioma jest asymptotą, jeżeli w nieskończoności, asymptotą poziomą, jeżeli wykres funkcji zbliża się dla x-ów, powiedzmy jakoś o, na przykład tak, jak x dąży do nieskończoności I do minus nieskończoności, to wartości funkcji zbliżają się do tej prostej. W ogólności możemy mieć inną asymptotę w plus nieskończoności, a inną w minus nieskończoności, ale dla funkcji wymiernych, jeżeli istnieje asymptota pozioma, to te asymptoty w plus I minus nieskończoności są takie same. Dobrze, czyli bierzemy jeszcze, czyli musimy się przypatrzeć, czy nasza funkcja zbliża się do jakiejś wartości, jeżeli x dąży do plus nieskończoności I x dąży do minus nieskończoności, co się dzieje z wartościami naszej funkcji? Czyli co? 1, 2 razy x kwadrat minus 6x minus 27 przez x kwadrat minus 9. No I co się dzieje? Jeżeli x jest bardzo duże, to zarówno w liczniku, jak I mianowniku dominuje wyraz x kwadrat. No, a te wyrazy niższego rzędu tutaj, no tu jest jasne, prawda? Bo jak x jest duże, to czy to jest x kwadrat, czy x kwadrat minus 9, to jest prawie to samo. Podobnie w liczniku, w porównaniu z x kwadrat, jeżeli x jest duże, pomyślmy o x na przykład milion, prawda? Albo x to x do kwadratu, no to jest milion milionów, prawda? A tu jest nadal milion, czyli te wyrazy najwyższego stopnia dominują, no I możemy powiedzieć, że dla dużych x-ów, to samo jest dla x-ów dążących do minus nieskończoności, że wartości naszej funkcji zbliżają się do jednej drugiej. Czyli prawdopodobnie asymptota pozioma będzie y równe 1 druga. Być może, no tutaj troszeczkę może było to nieprecyzyjne, prawda? Bo wprawdzie my tutaj pomijamy
Jeżeli x dąży do nieskończoności, no to pomijamy na dole i dziewiątkę, więc tutaj chyba raczej nie ma wątpliwości, że możemy to zrobić, ale w liczniku pomijamy 6x, które również dąży do nieskończoności. Wobec tego to rozumowanie tutaj jest troszeczkę takie śliskie, więc może, żeby się upewnić, że tak jest rzeczywiście, po prostu zapiszmy inaczej ten nasz ułamek i się przekonamy, że rzeczywiście ta asymptota jest 1 druga. Więc co? No, ułamek można mnożyć i dzielić, licznik i mianownik można mnożyć i dzielić przez tę samą liczbę, więc pomnóżmy przez 1 przez x kwadrat. Licznik i mianownik. W ten sposób dostajemy tak, 1 druga, x kwadrat przez x kwadrat to jest 1, potem jest minus 6 przez x i minus 27 przez x kwadrat. No a w mianowniku jest 1 minus 9 przez x kwadrat. No i teraz chyba już nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli x jest bardzo duże, bliskie nieskończoności lub bliskie minus nieskończoności, no w liczniku te dwa wyrazy dążą do zera, czyli licznik dąży do jedynki, mianownik dąży też do jedynki, czyli całość dąży do jednej drugiej. Czyli rzeczywiście y równe 1 druga jest asymptotą poziomą. A teraz przejdźmy do asymptoty pionowej. Asymptoty pionowej. I znowu, co to jest asymptota pionowa? No to jest z kolei mamy teraz prostą pionową i wykres funkcji jakoś ucieka nam, powiedzmy, na przykład do nieskończoności, prawda? Jak się zbliżamy do tego. To jest przykład asymptoty pionowej. Możemy mieć kilka asymptot pionowych, to może być tak. Na przykład. A więc przepiszmy jeszcze raz naszą funkcję tutaj. F od x równa się 1 druga x kwadrat minus 6x minus 27 przez x minus 3 razy x plus 3. X różne od 3, x różne od minus 3. No i co? I pewnie spodziewamy się, że asymptoty pionowe to będą te liczby, te proste, gdzie mianownik jest 0. No poza dzieliną, gdyż tam, jak mianownik dąży do 0, no to licznik, prawda, jest jakiś. No i jeżeli dzielimy przez 0, no to właśnie przez 0 nie możemy dzielić, ale jeżeli jesteśmy bardzo blisko 0, no to ta liczba wartości nam uciekają do plus albo do minus nieskończoności. No i tak by było, ale zobaczmy może dla x równego minus 3, ile jest licznik. Czyli minus 3 do kwadratu, minus 6 razy minus 3, minus 27. I to jest 9 plus 18 minus 27, czyli 0. A więc w punkcie minus 3 nie tylko mianownik jest 0, ale i licznik jest 0. No i wtedy być może wcale te wartości nie dążą nam do nieskończoności. W związku z tym może zróbmy tak, że znajdźmy drugie miejsce zerowe licznika, czyli rozwiążmy równanie x kwadrat minus 6x minus 27 równe 0. No to jeden pierwiastek znamy, prawda? Właśnie żeśmy sprawdzili, że to jest x minus 3, czyli innymi słowy to może w postaci iloczynowa jest taka x plus 3 razy drugi pierwiastek napiszę x minus a. I co? I teraz musimy porównać to wymnożenie tych dwóch nawiasów z tym x kwadrat minus 6x minus 27. Więc jeżeli ja to pomnożę, to mam x kwadrat minus ax plus 3x minus 3a. Czyli widzę, że a jest 9, prawda? 3a musi być równe minus 27, czyli a jest 9. Zatem
Czyli drugi pierwiastek jest 9, czyli x kwadrat minus 6x minus 27 równa się x plus 3 razy x minus 9, czyli nasza funkcja f od x jest równa 1 druga razy x plus 3 x minus 9 przez x minus 3 razy x plus 3. I teraz widzimy, że x plus 3 się nam skraca i to jest 1 druga x minus 9 x minus 3. No i teraz musimy pamiętać o dziedzinie, prawda? Skracając x plus 3 straciliśmy tutaj tę informację, że w minus 3 nasza funkcja była nieokreślona. Prawda? Dziedziną naszej funkcji f są liczby różne od 3 i różne od minus 3. Wobec tego tu musimy tę informację zachować, czyli x jest różne od 3 i x różne od minus 3. I teraz widać, że x równe minus 3 nie jest asymptotą. Nie jest tak, że jak x się zbliża do minus 3, to wartości funkcji nam uciekają do plus albo minus nieskończoności. Czyli widać, że asymptota pionowa to jest tylko x równe 3, czyli asymptota pionowa x równe 3. No i może jak w związku z tym wyglądać może wykres naszej funkcji? Raz, dwa, trzy, minus jeden, minus dwa, minus trzy, jeden i mamy tak, asymptotę poziomą jedna druga i asymptotę pionową x równe 3. No i teraz wykres naszej funkcji może wyglądać, no nie wiemy jeszcze naprawdę jak wygląda, prawda? Bo trzeba jeszcze coś więcej, na przykład może wyglądać tak, no, jest możliwe, że wygląda tak. No. Być może wygląda inaczej, być może wygląda tak. No i teraz jaki mamy przypadek? I żeby to zobaczyć, może zapiszmy jeszcze troszkę ten wzór inaczej. F od x równa się 1 druga. I teraz zapiszmy, to jest tak, x minus 9 zapiszę jako x minus 3 minus 6 podzielone przez x minus 3. I to jest 1 druga x minus 3 przez x minus 3 minus 6 przez x minus 3. Czyli to jest 1 druga razy 1 minus 6 przez x minus 3. Czyli to jest 1 druga minus 3 podzielone przez x minus 3. I teraz widzimy, że jeżeli zbliżamy się do 3 z prawej strony, czyli x jest troszeczkę większe niż 3, to x minus 3 jest dodatnie. To jest mała liczba dodatnia, czyli 3 przez to jest bardzo duża liczba dodatnia i ona jest odejmowana. Czyli to dąży do minus nieskończoności z tej strony, czyli wykres wygląda tak. Z kolei, jeżeli x jest troszkę mniejsze niż 3, to tutaj mamy liczbę bliską 0, ale ujemną. Wobec tego 3 przez ta liczba to jest bardzo duża liczba ujemna i minus to jest dodatnia. Czyli jest to tak. No i jeszcze musimy pamiętać, że liczba minus 3 nie jest w dziedzinie, czyli wobec tego jeszcze musimy pamiętać, że tutaj w punkcie minus 3 mamy punkt minus 3, nie należy do dziedziny naszej funkcji.